Wielkie zamieszanie w tenisie z naszym krajem w roli głównej. Rosyjska tenisistka Wiera Zvonariova przeleciała na lotnisko Okęcie w Warszawie, ale nie została wpuszczona do Polski. Dlaczego? O tym w nowym odcinku programu tenisowego. Zapraszam. Na wstępie może wyjaśnimy, jak tenis światowy w ogóle podchodził i podchodzi do sprawy wojny w Ukrainie. A więc tak, wojna trwa od lutego 2022, a od tego czasu światowy tenis zareagował w dosyć taki kontrowersyjny sposób. Generalnie w wielu dyscyplinach indywidualnych, jeśli chodzi o sport, działacze zdecydowali o tym, że Rosjanie, Rosjanki, Białorusini, Białorusinki nie mogą startować. To są chociażby skoki narciarskie, łyżwiarstwo figurowe, wioślarstwo, kajakarstwo, bardzo wiele dyscyplin. W tenisie władze WTA, ATP, światowego tenisa zdecydowały, że Rosjanie i Białorusini mogą startować dalej w zawodach tenisowych, ale jedynie jako sportowcy neutralni, czyli bez flagi, ale tak poza tym to mogą sobie normalnie rywalizować w turniejach mniejszej rangi i w turniejach wielkoszlemowych. Jedyna dodatkowa kara to jest to, że drużyny sportowe z Rosji i z Białorusi zostały wykluczone z Pucharu Federacji, czyli obecnie z Billie Jean King Cup oraz z United Cup i z Pucharu Davisa. No i oczywiście jest bardzo dużo kontrowersji na ten temat. Ukraińcy twierdzą, że to jest za mało, narzekają generalnie na to, jakie otrzymują wsparcie ze strony ATP czy WTA. Ponadto, właściwie jedyne dwie tenisistki, które tak mocno mówią o całej sprawie, to są Iga Świątek i Daria Kasatkina. Kasatkina Rosjanka, ale mimo to bardzo dużo mówi w mocnych słowach, słów takiego wsparcia dla Ukrainy. Poza tym Wimbledon zeszłoroczny to jest jedyny turniej, który zdecydował się o wycofaniu rosyjskich i białoruskich tenisistów, a Iga Świątek to pierwsza tenisistka, która zaczęła zbierać pieniądze dla Ukrainy. Tak naprawdę śladem Igi, która w zeszłym roku zorganizowała imprezę w Krakowie, poszły tylko imprezy US Open i Australian Open, też organizując przed rozpoczęciem swoich oficjalnych zawodów taką imprezę pokazową. No i to jest tyle. I ten rys jakby pokazuje, w jakim klimacie Zvonariova przyleciała do Polski. Generalnie, jak wiemy, od poniedziałku rusza turniej w Warszawie, turniej BNP Paribas Warsaw Open. To jest trzecia edycja tego turnieju. Pierwsza odbyła się nad morzem, kolejna już w zeszłym roku w Warszawie, no i to mamy właśnie trzecią edycję. Imprezę organizuje między innymi firma związana z tatą Igi, czyli z Tomaszem Świątkiem. No i właśnie w sobotę na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pojawił się taki oto komunikat. Rosyjska tenisistka nie wpuszczona do Polski. Taki tytuł komunikatu. Wczoraj, 21 lipca, Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki Wiera Zvonariova, posługująca się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Po przelocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej lotniska Chopina w Warszawie i dziś po godzinie 12 odleciała do Podgoricy. No i tak, i oczywiście to ma związek wprost z imprezą właśnie BNP Paribas Warsaw Open, ponieważ Zvonariova miała zagrać w Warszawie. Miała być jedną z gwiazd, powiedzmy, zaraz powiem więcej o tej tenisistce, jedną z uczestniczek imprezy, 32 dziewczyny startują w turnieju głównym. Większość ma już zapewniony udział, trwają jeszcze eliminacje w momencie, gdy nagrywam ten filmik. I właśnie Zvonariova miała wystąpić, ale nie zagra. I dlaczego? Tutaj znów odwołajmy się do komunikatu MSWiA. Jak czytamy? Tenisistka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego. Wow. Polska konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi. Od razu może dodajmy, że na liście zgłoszeń do tego turnieju, jeśli chodzi o turniej główny, jest Aleksandra Sasnowicz z Białorusi, a w eliminacjach grają dwie Rosjanka
Waleria Sawinicz oraz Białorusinka Julia Hotołka. Wszystkie trzy przyleciały do naszego kraju ze strefy Schengen, z państwa należącego właśnie do strefy Schengen, inaczej niż Wiera Zvonarjova, która przyleciała z Serbii. Wróćmy teraz do Zvonarjovej, bo tak jak podano w komunikacie MSWiA, chodzi o względy bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo naszego kraju. Dość ciekawy komunikat pod tym względem, bo czy on jest zasadny? To jest pierwsze pytanie. Czy ten argument w ogóle broni się? No tutaj nie jesteśmy do końca przekonani, ponieważ jak napisała m.in. Joanna Sakowicz-Kostecka, czyli komentatorka Kanał Plus, komentuje tam tenis, to jest była tenisistka również, jak wiemy, ona napisała tak. Pamiętam, jak w zeszłym roku w Miami Wiera była jedyną tenisistką bez flagi, która miała napisane na daszku No War, a rolę jej trenerki pełniła wówczas Lina Krasnorudzka, która w swoich mediach społecznościowych jawnie krytykowała inwazję na Ukrainę. To jest dosyć ciekawe, że Straż Graniczna zatrzymała akurat Zvonarjovą, ponieważ w środowisku tenisowym nic nie wiadomo, żeby akurat ta tenisistka z Rosji miała w jakiś szczególny sposób wspierać czy to Putina, czy w ogóle wojnę w Ukrainie. Wydaje się, że ona, jeśli w ogóle coś pisała czy mówiła, to w sposób raczej niepubliczny. A zatem, czy nasze służby wiedzą coś więcej? Czy to jest pokazówka? No trudno powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, ja się zgadzam z tym, że Rosjanki czy Białorusinki nie powinny grać w tym turnieju. No ale właśnie, w jaki sposób to zostało zrobione? Czy na pewno w słuszny? No tutaj są pewne wątpliwości. Od razu przejdźmy może do komunikatu WTA, ponieważ WTA już zabrało głos w tej sprawie. Na razie dość w sposób taki dosyć oszczędny, no ale już zareagowała Kobieca Federacja Tenisowa. Więc tak, cytując WTA na Twitterze. WTA jest świadoma sytuacji Wiery Zvonarjovej w Warszawie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich tenisistek jest naszym najwyższym priorytetem. Wiera wyjechała z Polski i będziemy dalej analizować sytuację. Ten komunikat jest dość zabawny z wielu powodów. Po pierwsze, jak wiemy, WTA wiele miesięcy pracowała nad komunikatem innym, dotyczącym wyjaśnienia, dlaczego tenisistki z Rosji, Białorusi i Ukrainy nie podają sobie rąk. To po pierwsze. Po drugie, w ostatnim czasie było zamieszanie z tą Węgierką Todt i z Chinką na turnieju w Budapeszcie i wciąż nie mamy oficjalnego komunikatu w sprawie tej historii. Znaczy, WTA wystosowało krótki komunikat dotyczący postu organizatorów węgierskich na Facebooku, no ale jeśli chodzi o sprawę sędziego, jak się zachował, Węgierki i tego, jak no, całego zamieszania dotyczącego Chinki, to nie mamy komunikatu. Zatem w tych sprawach WTA działa dość powoli, a gdy tylko chodzi o zatrzymanie rosyjskiej tenisistki w Warszawie, no to szybciutko, mamy komunikat już w mediach społecznościowych. Przyznacie, że dość wymowne i że to się trochę samo komentuje. Poza tym w tym komunikacie znowu przywołam fragment. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich tenisistek jest naszym najwyższym priorytetem. Tak? A co z ukraińskimi tenisistkami, które narzekały i dalej narzekają na to, jakie otrzymują wsparcie od WTA? A co z Łesją Curenko, która twierdzi, że po rozmowie ze Stevem Simonem, czyli szefem WTA, dostała ataku paniki i dlatego w Stanach Zjednoczonych wiosną nie mogła zagrać z Areną Sabalenką, ponieważ no, nie dała rady mentalnie przygotować się do tego meczu. To też jest dość zabawne, że piszą tutaj, że stają w obronie wszystkich tenisistów, a rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. Ukrainki bardzo narzekają na to, jakie otrzymują, a właściwie nie otrzymują wsparcie od właśnie WTA. Przejdźmy dalej. Jak mówimy już o WTA, no to też mam taką wątpliwość, pewne obawy dotyczące naszych polskich organizatorów. Bo w ogóle wyjaśnijmy. To jest tak, że turniej tenisowy w Warszawie organizuje WTA, Organizacja Kobiecego Tenisa. Polscy organizatorzy, czyli m.in. właśnie firma, do której należy tata Igi Świątek, oni są, jak on powiedział, podwykonawcami. I generalnie rzecz biorąc, nasi polscy organizatorzy nie mają wpływu na to, kto zagra w tym turnieju. Tenisistki się zgłaszają, jest oficjalna lista kilka tygodni przed rozpoczęciem imprezy i to nie jest tak, że Polacy mogą powiedzieć, organizatorzy turnieju, no tej tenisistki nie chcemy, tą chcemy i tak dalej, i tak dalej. To od nich nie zależy.
I oczywiście tylko władze centralne w jakiś sposób mogą wpłynąć na to i wpływają właśnie, że Rosjanka nie zagra w Polsce. Tylko ja się trochę obawiam, w jaki sposób to może wpłynąć na cały turniej tenisowy w Warszawie. Czy w ogóle wpłynie? Bo teoretycznie oczywiście władze turnieju mogą się bronić, że to nie zależy w żaden sposób od władz turnieju, że nie miały wpływu na to, co władze centralne w naszym kraju zrobiły. No ale z drugiej strony do niewpuszczenia Zvonarjowej doszło na terytorium państwa polskiego. Więc WTA patrzy i czyli mamy sobie turniej w kraju, który no w taki sposób właśnie zachował się, a jak wiemy WTA z kolei dopuszcza Rosjanki i Białorusinki. Mówi, na zasadzie takiej, że to są tenisistki neutralne, ale jednak grają. No więc ciekawe bardzo, mam nadzieję, że tutaj moje obawy są jakby przedwczesne, no ale troszeczkę się boję, czy to w jakiś sposób nie odbije się na organizatorach turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Tym bardziej, że Rosjanie już naciskają i pewnie będą jeszcze mocniej naciskać. Tutaj zacytuję jedną z osób, która należy do Dumy Rosyjskiej. Jeśli zbierze się krytyczna liczba takich przypadków, myślę, że powinniśmy wypowiedzieć się w tej sprawie na forum organizacji międzynarodowych, takich jak MKOL, powiedziała deputowana do Państwowej Dumy Swietłana Żurowa. No tak, no oni oczywiście to wykorzystują do swojej propagandy. Mam nadzieję, że takich głosów jednak nie będzie wiele i że ta sprawa ucichnie, no ale znając Rosjan, może nie ucichnąć, więc zobaczymy co dalej. Jeśli chodzi o Zvonarjową, no to ona nie zabrała głosu w tej sprawie. Sprawdzałem jej media społecznościowe, na razie jest cisza, no ale zobaczymy, czy tak będzie. A o kogo w ogóle chodzi? Chodzi o 38-letnią tenisistkę Wierę Zvonarjową, która najlepsze lata ma za sobą, ale to jest była druga rakieta świata, która w 2010 roku była właśnie wiceliderką rankingu. Wtedy była m.in. w finale US Open i Wimbledonu. Naprawdę grała pięknie. W tamtym czasie również jako debliska wygrała 3 turnieje wielkoszlemowe. Była także medalistką Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. No i to jest bardzo utytułowana tenisistka. Legenda rosyjskiego sportu, rosyjskiego tenisa. Więc oczywiście nie mówimy o zawodniczce anonimowej, tylko o zasłużonej, jeśli chodzi o światowy tenis. Generalnie ta decyzja władz polskich wiąże się, można ją interpretować w kontekście wypowiedzi ostatnich ministra sportu, Kamila Bortniczuka, który w wywiadzie dla portalu i.pl powiedział: w Warszawie mają grać zawodniczki z Rosji i Białorusi. Podjąłem decyzję, że będę omijał mecze z ich udziałem. Dlatego też nie widziałem możliwości, aby wesprzeć finansowo organizację turnieju. No tak, no i oczywiście trudno jakby rozdzielić tą wypowiedź od tego, jak zachowały się służby nasze graniczne. No zobaczymy. To jest oczywiście ewenement. To jest taka historia dosyć wyjątkowa, jeśli chodzi o światowy tenis, ale z drugiej strony nie do końca, bo dosłownie w tym samym czasie Anastazja Potapowa, czyli czołowa tenisistka świata, czyli nie była legenda, gwiazda, tylko czołowa tenisistka świata, 24 dzisiaj w rankingu, nie została również wpuszczona do Niemiec na turniej w Hamburgu. Ona tłumaczyła na Instagramie, że chodzi o sprawy wizowe, że ona to w terminie wszystko rozegrała, ale jakby zasugerowała, że niemieckie władze nie dopełniły wszystkich formalności i efekt jest taki, że Potapowa nie zagra w nadchodzącym tygodniu w Hamburgu. Ciekawe, że te dwie historie dzieją się w tym samym czasie, czyli Zvonarjowej i Potapowej. Z drugiej strony napisał do mnie m.in. trener Kamila Majchrzaka, którego też teraz zacytuję. Słyszałem ostatnio plotki, że będzie problem z przekraczaniem granic dla tenisistów tych narodowości. No i to się zaczyna jakby potwierdzać, tak? Mamy przypadki właśnie w Warszawie, w Hamburgu. Ciekawe, czy będą kolejne. A wy co uważacie na ten temat? Piszcie w komentarzach koniecznie. Myślicie, że polskie służby zachowały się w porządku? Czy przesadziły? Co będzie dalej z rosyjskimi tenisistkami i białoruskimi, jeśli chodzi o WTA? Co będzie z naszym turniejem? Czy to wpłynie jakoś na przyszłość tej imprezy? Piszcie w komentarzach, a ja dziękuję za kolejny odcinek.